Nie będę już twoją marionetką. Dałeś mi moc, ale chyba za dużą. A ja to wykorzystałem, nie szukaj mnie, bo źle to się skończy. Zmiana X to tylko zmiana koloru. X to X, nieważne jaki kolor, król jest jeden. Siemanu, siemanu, witam serdecznie, kolejny odcinek z Palionowa, dzień dobry, każdego widza oczywiście serdecznie witam. Ja co prawda pełen energii, ponieważ dzisiaj energię, że tak powiem, nawet trzeba było powiedzieć, że jest. Ale no niestety nastrój nie powinien być taki sympatyczny z tego powodu, że w poprzednim odcinku uciekliśmy od XA2.0, który ewidentnie krążył wokół ratusza. Nie wiem gdzie on teraz jest, nie wiem, totalnie nie chcę, że tak powiem, chyba tego wiedzieć. W każdym razie troszkę posiedziałem nad tym i pomyślałem, co byśmy powinni zrobić i przygotowałem pewien plan. Pewien plan, który zaraz wam pokażę i pewne przypuszczenia, które również zaczęły mi towarzyszyć przy myśleniu nad tą całą sprawą. Ale zanim to wszystko, to oczywiście łapka w górę, widzowie, subskrypcja, żeby być na bieżąco. Filmy są codziennie o godzinie 19:19. Zapraszam serdecznie na mój kanał Szybson Plus, ponieważ tam filmy codziennie o 14:14. Czasami trochę później, bo to jest taka godzina, że czasami ciężko się na tą godzinę wyrobić. Ale tak między 14 a 17 się pojawiają zazwyczaj filmy, więc tam wbijajcie, oglądajcie, bądźcie razem ze mną. No i oczywiście na serwer kidowice.pl serdecznie zapraszam. Dobra, lecimy w takim razie, słuchajcie, do laboratorium, ponieważ to jest miejsce, do którego musimy w pierwszej kolejności polecieć. Oj, teraz tutaj musimy tak podlecieć do góry i jakoś sobie tu wyszybować, żeby przez tą dziurę wskoczyć. Dobra, jest dobrze, wchodzimy do środka i już wam pokazuję plan. Uwaga, otwieramy te drzwi, wchodzimy do środka i widzimy to. To jest plan, który przygotowałem, zmieniłem to, teraz już plan jest. I rozpisałem to tak, projekt X2.0. Co musimy zrobić? To są nasze cele w tym momencie, co my powinniśmy zrobić, skoro jesteśmy w sytuacji, w której nasz najsilniejszy X został tak naprawdę wypuszczony i który tak naprawdę no w tym momencie jest X-em no na wolności. Jedyne X-y, które mamy, to są te tutaj i to są X-y, które są co prawda niebieskie, ale one nie są aż tak silne. Tak naprawdę to te X-y powinien nazwać 2.0, a tamtego to powinien nazwać 2.0 plus chyba, czy coś takiego, bo tamten był wzmocniony. Te nie są tak wzmocnione niestety. Ale uwaga, napisałem sobie tak, ustalić jaki ma cel X2.0. Tego nie wiemy, nie wiem totalnie jaki jest cel X-a, czy on teraz współpracuje z mutantem X, czy współpracuje z kimkolwiek w ogóle, czy on teraz jest jakby przeciwko nam, czy nie jest przeciwko nam, tego nie wiemy, to musimy ustalić. Dodatkowo, znaleźć sposób na odzyskanie kontroli nad X2.0. Myślałem nad tym, jak możemy nad nią kontrolę odzyskać i wydaje mi się, że jakiś sposób na to musi być. W jakiś sposób on się od tego odłączył, ale w jaki sposób tą kontrolę miałem, więc skoro udało się już zrobić raz, będzie się dało drugi raz. Tylko póki co, nie mam pojęcia jeszcze jak. Tu jak widzicie są puste poła, ponieważ teraz jest sprawa do was. Co waszym zdaniem powinienem jeszcze zrobić? Jaki powinniśmy teraz podjąć cel, jakie powinniśmy podjąć kroki, żeby ustalić, a może nie żeby ustalić, ale żeby końcowo dojść do momentu, w którym albo będę miał kontrolę nad X-em, albo albo po prostu nie wiem co, albo go zniszczymy. No wydaje mi się, że to jest też jakaś opcja. No i oczywiście moje przypuszczenia. Zegarek Paliona możliwe, że może kontrolować X2.0. Jak wiecie widzowie, Paweł jest w posiadaniu pewnego zegarka, który, ostatnio mi go pokazał zresztą, który sprawia, że może się zmieniać w mutanta X. Całkiem możliwe, że ten zegarek jest w stanie kontrolować coś więcej. Wydaje mi się, że ten zegarek może być potrzebny do tego, żeby po prostu coś kontrolować. Nie wiem tak naprawdę, czy on faktycznie będzie potrzebny. Tak naprawdę wiem, że on ma, tylko Paweł go ma chyba i nie ma więcej jakby opcji tego zegarka i wydaje mi się, że jest tylko jeden. No ale jeżeli udałoby się zdobyć może drugi, albo przynajmniej pożyczyć od Pawła tamten, może dałoby nam to jakąś szansę na to, żeby jakoś skontrolować X2.0, jeżeli w ogóle taka szansa istnieje. Więc to są moje przypuszczenia. Czy macie jakieś przypuszczenia? Jak macie, dajcie w komentarzach opcje, to my tutaj to oczywiście dopiszemy. No a tutaj dawajcie opcje, co powinniśmy zrobić, żeby odzyskać kontrolę nad X2.0, ponieważ ta kontrola by się nam no zdecydowanie przydała. I teraz tak, słuchajcie, musimy wyjść stąd i musimy się rozejrzeć po Palionowie. W sensie ogólnie myślałem nad tym, że skoro mamy jakby obserwować tego X2.0, no to całkiem możliwe, że on będzie się kręcił wokół tego ratusza. Co oznacza, że ratusz powinniśmy mieć pod kontrolą. Ja kiedyś zrobiłem sobie taką bazę w tamtym miejscu. Widzicie, tam są takie liany. Pokażę wam tą bazę. I wydaje mi się, że powinniśmy się zająć dzisiaj tym, żeby wykorzystać to miejsce do tego, żeby stąd idealnie sobie wpatrzeć na to, co robi X2.0. Patrz, jak idealnie wleciałem. Wow! Tak, mi się już dawno nie udało, dobra. Tu jesteśmy, w tym miejscu i teraz tak, pomyślicie daleko. Tył na Optifine widzimy tyle.
ale na tym zoomie widzimy troszkę więcej. To jest różnica, to jest troszkę dalej, a z tym możemy zobaczyć jeszcze najdalej. Więc dzięki temu mamy naprawdę ogromnego zooma, którym jesteśmy w stanie spojrzeć naprawdę daleko przed siebie. No i możemy albo tak sobie robić takie dwie opcje mieć. Widzimy wejście, co jest najważniejsze, ponieważ uwaga, to jest bardzo ważne. Ja w poprzednim razem, jak sobie patrzyłem na ratusz, ja zazwyczaj patrzę z tamtej strony, na przykład stamtąd, albo patrzę stamtąd, czasami patrzę z tamtego domku. Bo tamten domek też jest w jakimś stopniu blisko ratusza i tamten domek jest spoko, ale już w poprzednim odcinku ustaliliśmy, że mam tam średni wgląd na to, co się dzieje. No a dodatkowo tam kręcił się X2.0, właśnie tam coś kombinował, właśnie musimy to zobaczyć, co tam się wyprawia i co tutaj się, że tak powiem, z tym działo. Mam nadzieję, że tutaj nikt nie będzie teraz. Dobra, to jest ten czerwony X, okej. Tu, on rozwalił szyby wczoraj, to pamiętałem. No ten dom jest nieźle poturbowany, a to jest ucieczka z tego domu. Właśnie, czy to jeszcze działa ten tunel? Dokąd on prowadzi w tym momencie? A, już wiem, dobra, on prowadzi tu, do tego domku. Dobra. To jest git. No to otwarcie już jest, tak powiem, bardzo, bardzo jawne, no ale... No myślę, że ta baza już totalnie jest zniszczona, to jakby za bardzo odkryli, co tutaj się dzieje i chyba nie ma sensu kontynuować tutaj pracy w tym miejscu, dlatego właśnie wymyśliłem, że moglibyśmy wrócić do tego miejsca, które kiedyś zbudowałem w jakimś celu. Czy ja teraz tu wlecę znowu tak fajnie? Teraz już nie, teraz już mi się niestety nie udało. No ale tutaj w tym miejscu mamy idealny wgląd, wydaje mi się, że to jest dobre, bo tak, widzimy gabinet, widzimy balkon, widzimy wejście do ratusza i czy coś jeszcze widzimy z takich ważnych rzeczy? No przede wszystkim widzimy, co się dzieje przed ratuszem. No i w sumie tyle z takich ważniejszych rzeczy, co widzimy. A, no i też widzimy stąd dom hejtera. A jak wiecie, hejter i tata hejtera, czyli tamten domek i tamten domek. W sumie nie ratusz, a nie domek, a ratusz. No to te rzeczy są bardzo ważne dla nas, aczkolwiek jest też ważny dom taty hejtera. Z tym, że tamten dom w mojej opinii jest opuszczony. Serio. W mojej opinii jest opuszczony, ponieważ tam się totalnie nic nie dzieje. Mamy maszynę do klonowania pod spodem, która totalnie nie jest użytkowana przez nikogo. Tutaj nawet jakiś czas temu się kręciły X-y tutaj w tej dziurze, tutaj sobie powpadały, a teraz jak widzicie nawet tych X-ów, a nie, bo ja je wybiłem z Pawłem. To nieważne. To one by tu pewnie dalej siedziały, gdybym ich nie wybił. No ale wybiłem je razem z Pawłem. Dobra, no to w takim razie, ale one już tu nie przychodzą, jak widzicie. W ogóle się tu nie kręcą, nie? To jest, a tam jest jakiś X. No ale to jeszcze nie znaczy, że się kręci wokół tego domu. Wydaje mi się, że ten dom jest opuszczony, serio. Ale no mogę się mylić, w każdym razie takie mam przeczucia. I tak mi się wydaje, ojej, ale mi zlagowało tego Minecrafta. Co tu się, kurczę, jak ja latam, ty. Tak nie można latać, dobra, lądujemy. Wylądujmy na chacie. Iś. O, dobra, lądujemy tu, wchodzimy do środka. Co to jest? Nie będę już twoją marionetką. Dałeś mi moc, ale chyba za dużą. A ja to wykorzystałem, nie szukaj mnie, bo źle to się skończy. Zmiana X to tylko zmiana koloru. X to X. Nieważne jaki kolor, kolor król jest jeden. Nie. To się nie dzieje naprawdę, to jest... Dobra. Zróbmy tego zdjęcie, to jest ważny dowód. W tej całej sytuacji. Mamy zdjęcie, tego widać, napis jest czytelny, jest, dobra. Krótko mówiąc, dostałem w tym momencie wiadomość od X2.0, który jest świadom tego, co ja zrobiłem. Jest świadom tego, że dałem mu większą moc, jest świadom tego, że no, sterowałem nim, jest świadom tego, że że po prostu osiągnął moment, w którym jest w stanie się ode mnie jakoś uwolnić dzięki tej mocy. Może to był błąd dawać mu aż tak dużą moc, może, no chyba to był błąd po prostu w takiej sytuacji, tak stwierdzam, ale wydaje mi się, że... No chciałem dobrze, okej? Chciałem dobrze, a wyszło jak zwykle. Źle to się skończy, zmiana X to tylko zmiana koloru. X to X, nieważne jaki kolor, król jest jeden. Czyli wychodzi na to, że jedyne, co mi się udało tak naprawdę, z tego by wynikało, że X-y, które mają, są niebieskie, nie atakują nas tylko i wyłącznie dlatego, że po prostu jakby złagodziłem ich, ale one dalej są po stronie X-a mutanta. Jeżeli tak by to wychodziło, to znaczy, że mam w bazie impostorów, których lepiej jest zniszczyć, póki jeszcze tam są, a nie zanim osiągną jakąś siłę. Aczkolwiek tą siłę musiałbym im dać. Na razie jej nie dałem, może dlatego one tam jeszcze są i dlatego może ich tam jeszcze nikt nie wypuścił. Na przykład ten mutant X czy X2.0 jeszcze tutaj nie przyszedł po te X-y. No bo widocznie zdaję sobie sprawę z tego, że one nie są jeszcze gotowe, albo przynajmniej nie przychodzą tutaj, bo wiedzą, że jeżeli dałbym im tą moc, one same by się uwolniły. Szkoda! Nie wiem, czy ja powinienem je dezaktywować jakoś, czy co? Nie wiem, co tu mamy? Tu nic nie mamy. Czekajcie, a może... Kurczę, nie wiem, czy mam je spalić? Czy powinienem spalić te X-y?
Nie no dobra, chyba powinienem, skoro dostaliśmy taką wiadomość. Chyba lepiej jak spalę je teraz i pozbędę się ich całkowicie, niż jeżeli będę czekać i liczyć na to, że coś się pozytywnego wydarzy. Tu jest wiadro lawy, nie ma wiadra lawy. Szkoda, będziemy musieli polecieć do domu. Ale dobra, to jest akurat blisko, więc zlećmy sobie tutaj na dół, no... Nie wiem, no dobra, jakby... Nie no dobra, muszę to spalić, muszę je zniszczyć. Nie może tak być, nie może tak być, że one tutaj zostaną. Czekajcie, bo wiadro lawy chciałem, a nie wiadro wody. Czy ja mam wiadro lawy w ogóle jakiekolwiek? Halo? Dobra, weźmy sobie wiadro wody, bo na górze ja mam przecież te zbiorniki na lawę, to potrzebujemy tylko wiadro. Dobra, idziemy tu i teraz tak, odkładamy tutaj tą wodę, lecimy tam. Nie, dobra, musimy to zniszczyć, nie ma sensu ich zostawiać, wydaje mi się, że lepiej będzie jak je zniszczymy. Z tego powodu, że jak zniszczymy je, to po prostu nie będziemy mieli żadnego ryzyka, a z tego co rozumiem wychodzi na to, że nieważne co się wydarzy, nieważne co się dzieje, w sensie jakby, no nieważne co zrobię, to wyjdzie źle, więc lepiej się tego pozbyć. Przykro mi X-y, że tak to musi się skończyć. Jeszcze mi się Facebook odzywa. Nie wiem, widzowie, to jest jakaś tragedia. Ile one mają życia? Te też już są wzmocnione jakoś? Ej, dobra, to mi się nie podoba. Czekajcie. O, nie. O, dobra, myślałem, że się uwolni. Dobra, one na razie chyba nie mają jakiejś umiejętności. Ej, dobra, one się bez przerwy palą, one się nie chcą przestać palić. Co jest grane? Dlaczego to zniszczyłem? Co jest? Dobra, murujemy tak. Dobra. Dobra, nie. Co jest? Dobra, zginął w końcu. Dobra, czyli się dało. Ej, to one już były wzmocnione? To zadziałało? Nie wiem, co tu się wyprawia teraz. Zamurujmy to. Dobra, zniszczyłem jednego, zniszczyłem drugiego, zniszczyłem... Zniszczyliśmy wszystkie X-y, które mamy. To jest ostatnie dwa. Ostatnie dwa, które w tym momencie właśnie się palą i za niedługo zostaną poskromione. Jeden padł. Uwaga, został nam ostatni. Słuchajcie, widzowie, no niestety, nie mogłem tego tak zostawić. Nie możemy zaakceptować tego. Jeżeli te X-y odzyskują jakby same świadomość i są w stanie się ode mnie uwolnić, lepiej jest zniszczyć ten projekt, niż dać mu zniszczyć nas, widzowie. To jest smutny moment, ponieważ tak naprawdę wielkie osiągnięcie zostało w tym momencie wyrzucone do kosza i tak naprawdę ostatnim żyjącym i działającym, co najgorsze, najsilniejszym X-em, który jest na Palionowej, jest X2.0, nad którym kontrolę straciłem.